Czas na polityczny kącik. A więc tak, fany moment, niczym u Isamu kiedyś, 25 lat temu, tylko że tym razem, razem, Szymon Hołownia. 2 dni w Sejmie i już jest fany moment. Proszę Państwa o spokój. A wyobraź sobie, jak już zanim zaczniemy oglądać, że ktoś by zrobił takie coś, taki na poważnie film, tylko dał te przeróbki ze jaj, jak Hołownia jakieś głupoty gada w Sejmie i starym ludziom to puszczać. To byłoby piękne. I jeszcze zrobić, że oni na to reagują, na takim w jakimś białym studiu. On to naprawdę powiedział? Zamknąć już dupę, frajerzy, bo mam wam coś ważnego do On to przekazania. naprawdę Ustalam, powiedział? że od tej pory nasze posiedzenia będą w formie pato streamów. Będziemy zbierać donaty, żeby podreperować budżet państwa, a przede wszystkim dla beki. Kiedy osiągniemy pierwszy cel, jakim jest 10 tysięcy złotych, Karakan z Tuskiem będą się napierdalać w formule MMA. I Bosak z Ziobrą, jako że siedzą koło siebie, będą strzelać z łuku w jakiegoś geja. Oj, 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 dobra, dobra. W nikogo nie strzelamy, każdy jest równy. Dobra, oglądamy. Spokój. Proszę Państwa o spokój. Proszę Państwa o spokój raz jeszcze. Będzie za chwilę możliwość zabrania głosu w dyskusji i mam nadzieję, że Państwo z tej możliwości skorzystają. Nie, nie teraz, teraz w tej to. chwili ze swojej możliwości wypowiedzi korzysta pan poseł Budka, którego proszę też o zbliżanie się do końca wypowiedzi. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Śmiszka w celu przedstawienia kandydatury pani poseł Anny Marii Żukowskiej. Przepraszam. Panie ministrze, są zgłoszeni członkowie rządu do wystąpienia po wystąpieniach klubowych. Udzielę wtedy panu też Tam głosu. Dymy są teraz. Zgodnie z regulaminem Sejmu udzielę panu Schreiberowi, panu Szynkowskiemu Welsenkowi i panu. Chce pan wystąpić teraz, w tej chwili. Drodzy To niech państwo, se pan TikToka nagra na miejsce. Tak powinien powiedzieć i koniec. I dać mówić temu śmieszkowi dalej. Regulamin Sejmu niestety nie pozostawia mi w tym względzie ruchu. Jest wyraźnie napisane w nim w artykule 186, że proszę o ciszę, dobrze? Proszę o ciszę. Bez moment, Szymona Hołowni, ucisza posłów w dupę 24 na 7. Proszę państwa o ciszę. Jak w szkole. Marszałek Sejmu udziela głosu członkom Rady Ministrów, prezesowi Proszę o Ty, ciszę! a dobra, za zapytam się, może trochę to jest takie nie w temacie i powinienem poważnie podejść, ale szczerze, jakby on tutaj monsterka miał postawionego i se popijał podczas jakby posiedzenia, może czy nie może tak robić? Zamiast tej wody Monster i Louis. Najwyższej Izby Kontroli, szefowi Kancelarii Prezydenta oraz sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezydenta na danym posiedzeniu, poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć tego zażądają. Jesteśmy w Mógłby w Izbie, która szklance? szanuje... No ale jakby miał w szklance jakiś taki żółty napój, czy pomarańczowy, to już by o tym chodziły teorie, że on pije alkohol. I by go zwolnili, rozumiesz? Musiałby się do dymisji podać, niestety. Dlatego lepiej w puszce. Ale nie, bo w puszce powiedzieliby, że dolał. A nie, przecież tu mogą powiedzieć, że ma wódę. Nie, dobra, Polska, luj. Nie wiadomo, co się dzieje. Niech nic nie robią już. Zostawiam tak, jak jest. Zasady, na które się umówiła, a ja poproszę tylko pana posła, żeby pana ministra, żeby to wystąpienie było objęte tym limitem czasu, na który umówimy się w czasie wystąpień klubowych, a więc 3 minut, bo w takim trybie wszyscy mówcy dzisiaj w dyskusji będą przemawiać. Dziękuję bardzo. Dzięki. Zacytuję. Andrzej. Otóż artykuł 187. Panie ministrze, czas pana wypowiedzi minął. Mówi, że Krajowa Ledwo zaczął. Rada... Panie ministrze, Ty mu tu, mu czas tam pana udają? wypowiedzi minął. Proszę bardzo, ma pan 10 sekund. Liczenie, czyli jednak to są. On mówił, że Sejm to nie jest gala w MMA, a zobacz, już go liczy. Liczy go jak normalnie po nokaucie. Ma pan 10 sekund, panie ministrze.
Krajowa, a jak się boją konstytucji! Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Śmiszka w celu przedstawienia kandydatury pani poseł Anny Marii Żukowskiej, zgłoszonej przez grupę posłów z koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. Regulamin Sejmu. Regulamin Sejmu został. Ta aż stała tutaj i krzyczy, tak robi. Zastosowany w tej sprawie w sposób. Jak ja na to patrzę, to się nie dziwię, że Polska kiedyś, co były te problemy, że było weto i cały Sejm szedł się pieprzyć. Jak ja na to patrzę, to serio. 400-500 lat temu wyglądało pewnie jeden do jednego. Że tak samo to musiało wyglądać dziwnie. Chłopy gdarli na siebie, nic nie robili i w sumie się rozchodzili potem, bo wtedy się dało wszystko wypieprzyć jednym powiedzeniem. No teraz jest trochę trudny, ale też dziwnie. Subliteralny. Mencen w Candy Crusha gra tutaj? A on nie kręci teraz jakiegoś TikToka? Karoli X dał na Goliborze 5 zł. Prawdziwe przemówienie, ziobry. Nie, no już się boję, ale dobra, pokaż. Das Verfassung. Ale Verfassungsgericht entscheidet, ob das Gesetz mit der Verfassung vereinbar ist oder nicht. Bitte beachten Sie diese wichtige Tatsache. Nicht Boris Budka erstens und ihre Kolleginnen. Naprawdę nieźle leci. Jeżeli państwo posłowie to zobaczę teraz będą w dalszym ciągu uniemożliwiali prowadzenie obrad. Ty, ale czemu oni tak robią? Przecież jak tam jest serio jakiś regulamin i on musi tym iść, to co to da, że oni się drą? Rozpocznę procedurę przywoływania państwa posłów do porządku, która zakończy się przerwaniem obrad. Tam do tej pory na miejscu Hołowni była taka baba z PiSu, nie? I oni pewnie w szoku, że nie mogą sobie robić czego chcą, więc się drą i tyle. Tylko tyle zostało, tak? Gdy dobrze ja to rozumiem? Jeżeli to jest to, co chcieli państwo uzyskać, to do tego właśnie to prowadzi. Ale na miejscu jego. Pan minister Hołowni. Ziobro poprosił o głos w trybie przewidzianym przez regulamin Sejmu i ten głos uzyskał. Nie macie co do tego siedzi? Żadnych wątpliwości. Okay. Wiem, panie ministrze, ale mamy na to dowody w postaci 460. Ty, ta pani tutaj co robi? Se pisze coś? Ona spisuje wszystkie słowa ludzi? Ty, i ona daje rady takie tempo utrzymać? 10 par oczu na tej sali, że wstępując na tę mównicę zgodził się pan z czasem, nie, no nie który pisze. Został przeznaczony na pana wypowiedź. Ten czas wynosił 3 minuty. W związku z... Ona w Wordzie pisała regulamin, a dawała myślnik co sylabę? O wyższym bardzo pana proszę o opuszczenie mównicy. Panie marszałku, pana... zapewnienie, że wszystkich pan traktuje równo. Tak właśnie jest. Zaznaczył pan wczoraj, tak właśnie że jest. Ma pan jasne upodobania polityczne i z niektórymi się zdecydowanie nie zgadza, ale wszystkich chcę traktować równo. Ja nie chcę zegarkiem stoperem obliczyć, jak długo mówił pan. Mówił dokładnie w czasie, który był przewidziany i z którego państwa posłanka też w pełni skorzystała. A mnie uniemożliwiła dokończyć wypowiedź. Panie pośle. Regulamin pozwalał panu zareagować. Panie pośle. Zastosowałem przepis regulaminu, który pozwala panu ministrowi zabrać głos na posiedzeniu i zastosowałem czas, który będzie przewidziany w dyskusji, której spodziewam się nad tymi kandydaturami. Nie wiem. Na razie to dokończymy, bo cały czas coś zaczynam, zacinam się cały czas. Wnosi teraz pan minister stojąc na mównicy. Nie oglądam. A ile pan przewiduje? Pół minuty. 30 sekund, panie pośle.
ugiął się już. Artykuł 187. Drodzy Państwo, jesteśmy w sytuacji, w której do głosu zgłasza się kolejny minister. Z dymisją... Zaraz, chwilę. Oglądaliśmy ten skrót ORP i zaraz będziemy kolejny oglądać. Dajcie mi Państwo skończyć. Tak, ja to wiem, natomiast powierzona została im misja kontynuowania swojej pracy do momentu powołania nowej Rady Ministrów. Drodzy Państwo, czy zechcecie mnie posłuchać przez chwilę? Przyszedł kolejny członek tego rządu, który chce zabrać głos. Moment, proszę wysłuchać, co mam do powiedzenia. Boże, co tam się dzieje? Żeby zabrać głos w trybie, który dopuszcza regulamin Sejmu. Natomiast zwracam też Państwa uwagę, że każdego przepisu można nadużyć. Jeżeli mielibyśmy tu do czynienia z sytuacją, w której zgłosi nam się cała Rada Ministrów, żeby w mojej ocenie zakłócać porządek obrad Sejmu... Godzina wychowawcza w zawodówce, pop. A wtedy decyzją marszałka, tę decyzję biorąc na siebie, liczbę wystąpień członków Rady Ministrów w czasie tej debaty ograniczę. Proszę poczekać. Na samym początku procedowania tego punktu porządku dziennego zgłosiło się do głosu dwóch członków Rady Ministrów. Nie, zobaczymy. W międzyczasie poprosił o głos pan minister Ziobro. Teraz prosi o głos pan minister Czarnek. Informuję Państwa, że ponieważ wcześniej zgłosili się do głosu minister Schreiber i minister Szynkowski-Welsenk oraz mając świadomość tego, że w tym punkcie przewidziana jest dyskusja, a więc sytuacja, w której siły polityczne reprezentowane w parlamencie będą mogły zabrać głos w procedowanej sprawie, informuję, że na ministrze Szynkowskim-Welsenku lista członków Rady Ministrów przed dyskusją zostanie wyczerpana. Jeżeli Państwo posłowie i panie posłanki będą mieli w tej sprawie wątpliwości, bardzo proszę o zgłoszenie wniosku do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która na pewno się do tego odniesie. 3 minuty, panie ministrze. Panie marszałku, rotacyjny. Przepraszam bardzo, rotacyjny. Przepraszam bardzo, ale otóż w tym momencie, panie ministrze, narusza... A jego już kiknęli z stanowiska, czy nie? Narusza pan powagę tej panie izby i jej organów. Ma pan 3 minuty na wystąpienie. Panie marszałku, to wyście nazwali tę funkcję marszałkiem rotacyjnym, to nie my. Dlaczego pan ma o to pretensje? No przecież niech pan ma pretensje do swoich. Panie pośle... Obrady zamogu z Real Life. Ty, to wygląda gorzej niż jak ludzie w Robloxie udawali Sejm. Tam większa kultura była, Rel. Przyznam szczerze... A, rzeczywiście tam siedzi obok że tego Morawieckiego. To są jakieś standardy, no, które nie do końca pojmuję. Okazuję panu szacunek pana stanowisku. Pozwalam zabrać głos zgodnie z regulaminem. Natomiast spotyka mnie za to coś, co można nazwać afrontem. Jeżeli są to pana standardy parlamentaryzmu, to muszę powiedzieć, że głęboko nad tym ubolewam. Gdzie mamy listę mówców? Niestety. Mieliśmy przed chwilą. Bardzo cenię Państwa komentarze i uwagi, natomiast na zwracam Teamsie. Też uwagę... Na Teamsie by to robili. Wyobraź sobie, ludzie by wbijali ich trollować, żeby na YouTube filmik nagrać. Z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej oryginalności pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć. Na tablicy jest. Dobrze, mamy listę na tablicy, ja jej nie widzę u siebie, a więc...
Nie, 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 oczywiście, rozumiem. Sugestie, za jaki czas poda się do dymisji, ale on chyba dobrze się czuje na tym miejscu. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej. Wiem, że jeżeli mamy dwóch zgłoszonych mówców... Wiesz, to... że musi sobie poradzić, bo widzą, że nowy, świeżo dopiero zasiadł, to próbują, wiesz o co chodzi, dominację pokazać. Do tej pory se rządzili jak chcieli, a teraz chłop im zarządza, to się wykucają ostro. Zobaczymy, jak będzie, no. Kocą go, no. Kocą go, bo się nowy pojawił. W skrócie, racja. Chcą podzielić swój... Ale chyba se radzi nawet, nieźle w sumie. ...czas na pół i mówić przez, a nie nawet trzech, a więc każdy z panów chce mówić po minucie. Rozumiem, że taka jest decyzja. Czas minął. Przepraszam. No właśnie, no przecież jest debata i przecież Izba zagłosowała nad kształtem tej debaty. Nie rozumiem zdumienia pana posła. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Arkadiusza Myrchę z klubu Koalicji Obywatelskiej. Bardzo proszę, panie pośle. 3 minuty. Chcecie z nami dzisiaj dyskutować, to dyskutujcie, ale w powadze, w rozsądku i pamiętajcie, 4 lata siedzicie w opozycji i tak będziemy was traktowali, jak wy nas traktowaliście. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Głos zabierze pan poseł, panie ministrze, zabierał pan głos i marszałek rotacyjny zauważył to. Panie pośle. Przyszedł po prośbie. Panie ministrze, nadużywa pan, wiem, ale wypowiadał się pan już. Jedno zdanie, panie ministrze. Jedno zdanie. Proszę regulamin. Państwa, znam to słowo, nie ma potrzeby... Jakie derby w dupę, Sejm. Nie no, to jest chore. ...skandowania go. Oszczędzajcie gardła na debatę, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ bardzo lubią się odnosić nie, do ministra Czarnka w swoich wystąpieniach, panie marszałku, szanowni Państwo. Nie, błagam. Otóż, panie pośle Krzysztof, to są obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nas do polityki wprowadzili i dali nam panie mandaty ministrze. Legalne, bezpośrednie. Dużo więcej panie niż ministrze. Wasza izba. To wyście do pana rozumiem. Definicja jednego zdania bardzo jest dziękuję. Nieznana polskiej gramatyce. Dziękuję. Dlatego był ministrem edukacji. Dziękuję bardzo. XD. Dziękuję bardzo. Nie, panie ministrze, nie kontynuujemy już tej debaty. Teraz proszę o zabranie głosu pana posła Michała Wawra. Uszanujcie państwo to, że przedstawiciel klubu parlamentarnego... Aha, dalej jest. No przed chwilą właśnie pytałem o to, widzę, pisali, że już nie. Aha, to nie najlepiej. Chcę zabrać głos w dyskusji nad ważną dla Polaków sprawą. Panie pośle, bardzo proszę. Dziękuję, panie pośle, bardzo i z całego serca podziwiam pana niezachwianą wiarę w człowieka i w polski parlamentaryzm. A okej, okay, zaraz szukamy ich po IP. Zgłosił się jeszcze minister, członek Rady Ministrów, pan Michał Wójcik. Panie pośle, panie ministrze, bardzo pana proszę o respektowanie czasu, na który umówiliśmy się. Na który umówiliśmy się przy wystąpieniach w czasie tej debaty. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, jak pan widzi, nie jest łatwo być marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie spodziewałem się niczego Chcieliśmy innego, panu panie pomóc pośle. I dlatego wczoraj głosowaliśmy za Elżbietą Witek, bo po prostu była znakomitym marszałkiem przez 4 lata. Wy czapkujecie wszystkim, zginacie kart. Wy tak naprawdę wycieraliście wycieraczki w różnych stolicach Europy. Dzisiaj jest jak jest, no mogę powiedzieć, Hunowie wjechali do... Jest jak jest, a jak to powiedział pewien mądry polityk, kto umrze, to umrze i trudno, tak? ...do tej Izby. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za tę wypowiedź. Pełną erudycji i historycznych refleksji, które podniosły poziom debaty w tej Izbie. Zarządzam przerwę w posiedzeniu, a zanim ją zarządzę... Po takim Sajgonie to chyba na tydzień przerwa. Jeszcze mam jedną uwagę i prośbę do państwa. Komentarz też po tym, co się dziś wydarzyło na tej sali. Mikrofony na sali sejmowej zbierają tylko tych, którzy przemawiają. Chciałbym, żeby Polki i Polacy, którzy śledzą obrady Sejmu, wiedzieli, że dzisiaj na tej sali w mojej ocenie, ale myślę też i że wielu z nas, przekroczone zostały standardy,
Przekroczone zostały standardy demokratycznej debaty. Chcę Państwa zapewnić, że jako marszałek Sejmu nigdy nie będę okazywał Państwu niczego innego niż szacunku i poważania dla mandatu, który Państwo otrzymali od obywateli. Natomiast gorąco zachęcam Państwa do tego, żeby pogarda, nienawiść, agresja i okrzyki puknij się w głowę, które dzisiaj słyszeliśmy na tej sali, nigdy więcej na niej nie zagościły, bo są policzkiem wymierzonym tym, którzy poszli do wyborów 15 października tego roku. Dobra, dopiero się zaczęło, ale nieźle se chyba radzić. Tylko pytanie, czy mu psychę zniszczą, czy nie? Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!